Siemanko, siemanderko, witam filmiki o gitarach Xanthi Fogmaster. Słuchajcie, dzisiaj taki króciutki fokszot poza zupełnie kolejnością. Składa się akurat tak, że zmieniam struny tutaj w takim washboardy Mercury i ten washboard Mercury ma blokowane klucze. Blokowane klucze wyglądają na przykład właśnie tak, jeszcze są inne rodzaje, ale to jest taki właściwie rodzaj podstawowy, słuchajcie. I sprawa wygląda w ten sposób. Tutaj te struny są założone źle. Oczywiście jak wymieniać struny i to wszystko możecie znaleźć na filmiku o gitarach i jest taki przepis. Tutaj te struny są ogólnie założone są źle i postanowiłem Wam na szybciutko pokazać o co w tym chodzi. Mając klucze blokowane, nie robimy żadnych zwojów, żadnego pierwsze na reszta pod i tak dalej, żadnych równoległych zwojów nie robimy. Jest już założona, to jest szósta struna, jak widzicie żadnego zwoju nie ma. Przeciągnę strunę piątą i Wam pokażę o co w tym wszystkim chodzi. Poczekajcie chwileczkę, bo no myślę, że to jest ważna sprawa, żeby to pokazać, bo po prostu ominąłem to jakoś przy zakładaniu strun, nie było tego. Więc ustawiamy sobie tą dziurkę, która tutaj jest, przez którą wchodzi struna. Wiecie, o co chodzi, nie muszę chyba tego pokazywać, taką tutaj tą dziureczkę ustawiamy sobie równolegle z tyłu. Z tyłu to sobie odkręcamy, ale też nie tak, żeby nam to wyleciało, bo to się może odkręcić całkowicie, więc lepiej tego nie robić. Po prostu luźno sobie to robimy. I tam jest taki mechanizm, taka zapadeczka. Trzeba to załapać w ten moment. O, i słuchajcie, przeciągamy taką strunę. Naciągamy ją jak najbardziej się da. Możemy nawet gitarę właściwie tak sobie oprzeć o to, więc zrobimy to, znaczy w sensie, że powiesić tą strunę, na tej strunie cały instrument. No generalnie chodzi o to, żeby jak najmocniej to naciągnąć. Nie przycinacie sobie oczywiście paluchów. To można zrobić kombinerkami jakimiś też, więc po prostu złapać to i naciągnąć, ale myślę, że naciągnięcie ręką też spokojnie wystarcza. I wtedy, jak mamy tą strunę tak naciągniętą, oczywiście ona nie jest naciągnięta tak, jakby była nastrojona, ale wtedy, jak ona jest tak naciągnięta, jak tylko najbardziej możemy, sobie dokręcamy tą tutaj blokadkę. Też delikatnie, żeby nie zerwać gwintu. I już ta struna jest zablokowana w tym kluczu. Teraz bardzo malutkie tutaj przekręcania tego spowodują to, że będziemy mogli ją sobie łatwo i przyjemnie nastroić. Więc to chciałem Wam na szybciutko pokazać. Ja to już zmieniam chyba dzisiaj w szóstej czy w siódmej gitarze struny, więc nie robimy żadnych, jak powtarzam jeszcze raz, nie robimy żadnych zwojów, to jest wszystko założone źle na kluczach blokowanych, po prostu w ten sposób zakładamy, że naciągamy tą strunę i teraz już możemy ją zacząć stroić. Też nie powinno nam się zrobić więcej nic tutaj niż jakieś tam pół zwoju czy coś takiego. Akurat mnie się teraz stała taka przygoda, mam mostek tremolo i źle ją naciągnąłem, więc po prostu jeszcze troszeczkę ją dociągnę. Więc może się tak przydarzyć, że źle to zrobicie, że w sensie tam jest mostek tremolo, wiecie, ze strunami przechodzącymi przez most, więc o, więc jeszcze raz. Chodzi o to, żeby ta struna była jak najbardziej naprężona tak siłą naszych rąk i potem żebyśmy sobie to mogli tutaj łatwo dokręcić. Już w tym momencie ją możemy nastroić. Jakimś tam tunerem czy czymkolwiek, czego tam używamy. O, jak widzicie, po nastrojeniu do dźwięku A ta struna jest nawet nie jest w jakikolwiek sposób tutaj nam naciągnięta. Ta jest nastrojona do dźwięku D, jeszcze można by ją do dźwięku E też dostroić trochę wyżej. Nie robią nam się żadne zwoje, tylko po prostu to jest tutaj
trzymane i blokowane w tym kluczu. Więc taka to oto sytuacja, taki krótki fokszot 5-minutowy, właściwie uzupełnienie tego, jak się wymienia struny, jeśli kogoś interesuje, jak się wymienia struny w ogóle, bo jeszcze nie wie, jak znaleźć najlepszy sposób wymiany strun, to jest on oczywiście na filmikach i oczywiście zapraszam. Wiecie, jak to jest, na filmikach o gitarach jest wszystko, a jak tego jeszcze nie ma, to na pewno będzie. No i takie dzisiaj właśnie uzupełnienie tego, czego nie było. Test tej gitary, która jest rewelacyjna i zajebista i przewypasiona już wkrótce. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Oglądajcie filmiki o gitarach. Fajny taki Fiacik, ładny żółty kolor, sportingowy taki, Fiat Coupe. Nie, no mi się podoba. No ile tam Fiaty, to wiadomo, no nie są jakieś super ekstra samochody, to niektóre z Fiatów są całkiem spoko i myślę, że na przykład ten jest bardzo ładny. No oczywiście mówię to z perspektywy kobiety, czyli podoba mi się kolor i linia nadwozia. Nie wiem, jak ten samochód się zachowuje w sensie tam fizycznym, jaka to jest fura, ale generalnie fajnie wygląda. Pininfarina go zrobiła. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Pozdrawiam, oglądajcie filmiki o gitarach, no i końcóweczki o samochodach. Trzymajcie się.